Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Joanna Kustra, poprowadzę dla Was dzisiaj webinarium o kolorach, a dokładniej o tym, jak wykorzystać teorię kolorów, aby stworzyć harmonijne zdjęcia i jak wypracować indywidualny styl kolorystyczny. Na wstępie chciałam przede wszystkim podziękować firmie BenQ, dzięki którym mogę się z Wami tutaj dzisiaj spotkać i poprowadzić ten webinar. Opowiem Wam trochę o sobie. Nazywam się Joanna Kustra, jestem fotografem, jak również retuszerem. Zajmuję się głównie modą i generalnie fotografowaniem ludzi. Podczas studiów językowych w Krakowie, jakieś 15 lat temu, zaraziłam się pasją fotografowania, która szybko z hobby zamieniła się w mój sposób na życie. Pracowałam jako fotograf w Krakowie, potem długo w Londynie. Szlifowałam tam swój warsztat, asystując renomowanym fotografom przy dużych sesjach komercyjnych. W międzyczasie również budowałam swoje portfolio. Obecnie od 7 lat mieszkam głównie na południu Hiszpanii. Fotografuję tutaj przede wszystkim w słonecznych plenerach. Jeżeli znacie moje prace, to wiecie, że uwielbiam eksperymentować z kolorami, które są dla mnie szalenie ważne. Tak naprawdę to bardzo niewiele moich prac jest w czarno-bieli. Od samego początku mojej przygody z fotografią czułam, że kolor ma niesamowite znaczenie. Często dobierałam kolory intuicyjnie, czasem mi to wychodziło lepiej, innym razem gorzej. Bardzo długo nie rozumiałam, dlaczego niektóre zestawienia kolorów działają świetnie, a inne wychodzą słabiej. Bardzo lubiłam eksperymentować z kolorami, podciągać je mocno w postprodukcji, dodać kolor w cieniach czy jasnościach. W momencie, kiedy wyjechałam do Londynu, zaczęłam interesować się sztuką, przede wszystkim obrazami z XVII i XVIII wieku. Miałam możliwość wyjścia do National Portrait Gallery i zobaczenia obrazów na żywo. Byłam absolutnie zafascynowana plamami, barwami i światłem. Zainspirowana odkryciami, postanowiłam to po prostu skopiować i zrobić projekt w klimacie malarskim. Moja technika nie była jeszcze najlepsza, niemniej udało mi się uzyskać klimat i barwy obrazów. Oczywiście nie kopiowałam niczego konkretnego, tylko luźno inspirowałam się barwami czy światłem. Zdjęcia przyjęły się bardzo dobrze, wygrywały konkursy, były publikowane w polskich i zagranicznych magazynach na całym świecie. Dlaczego tak się podobały? Moim zdaniem, chociaż to będzie subiektywna opinia, kolory odgrywały tam szalenie istotną rolę. A w związku z tym, że skopiowałam je od klasyków, nie mogłam się pomylić. Dziś chciałam Wam właśnie opowiedzieć, co przez te wszystkie lata dowiedziałam się o kolorze. Opowiem Wam o harmonii kolorów, pokażę Wam kilka swoich prac przed dodaniem kolorystyki i wytłumaczę, dlaczego przygotowanie przed sesją jest bardzo ważne. Na co zwracać uwagę przy doborze ciuchów, lokalizacji i tła. I przede wszystkim, jak wykorzystać teorię kolorów. Na sam koniec pokażę też swój workflow kolorystyczny, krok po kroku. Zanim przejdę dalej, powiem Wam pokrótce o sprzęcie, na którym pracuję, bo wiem, że niektórych to interesuje. Zaznaczam, że nie jestem osobą znającą się za bardzo na technicznych aspektach, podchodzę do tych tematów dość intuicyjnie. Oczywiście do retuszu używam tabletu Wacom Intuos 5. Nie wyobrażam sobie edytować myszką. Jeżeli jeszcze nie przekonaliście się do tabletu, to obiecuję Wam, że po 2 tygodniach nie będziecie chcieli nigdy wrócić do myszki. Jeżeli chodzi o monitory, to pracuję na 3. Mam iMac'a, który oczywiście jest sam w sobie monitorem. Na nim nigdy nie retuszuję. Czasem sprawdzam, jak będzie wyglądało zdjęcie dla większości użytkowników. Drugim monitorem jest BenQ SW270C, który wygrałam w konkursie fotograficznym organizowanym przez BenQ. Jest to solidny monitor dedykowany dla fotografów i w porównaniu do konkurencji jest monitorem bardzo przystępnym cenowo. Wygranie konkursu BenQ zwróciło moją uwagę na ich najnowszy monitor SW321C, który od niedawna testuję i oficjalnie jest moim głównym monitorem do retuszu. Jak wspomniałam, nie jestem za bardzo sprzętową osobą i nie będę wchodzić w detale, ale pracowałam wcześniej na monitorze wysokiej klasy konkurencyjnej marki i mam porównanie. Najnowszy 32-calowy monitor BenQ jest absolutnie tym, czego szukałam. Świetne odwzorowanie kolorów, wielkość, rozdzielczość, łatwa i intuicyjna obsługa. Funkcje podglądu druku, z której będę na pewno często korzystać. Dlaczego tak istotne jest prawidłowe odwzorowanie koloru i posiadanie solidnego monitora? Bardzo dużo wydajemy na sprzęt fotograficzny, potem mnóstwo czasu spędzamy nad retuszem i kolorem, ale bez dobrego monitora tak naprawdę to zgadujemy kolory. To trochę praca na ślepo. Tak samo istotną rzeczą jest kalibracja. Niezależnie jaki monitor posiadacie, kalibracja jest absolutnym musem. Ja do tego używam kalibratora iOne Display Pro z firmy X-Rite.
W zależności od ilości czasu, jaki spędzam na retuszu, kalibruję swoje monitory mniej więcej raz na 3-4 tygodnie. Jeszcze powinnam Wam wspomnieć o jednej rzeczy, która jest bardzo przydatna w kwestii odwzorowania kolorów. Wzorzec Color Checker Passport Photo 2 z firmy X-Rite, którego ostatnio używam. Passport umożliwia szybką korektę balansu bieli i kolorów. Pomimo iż często chcemy, aby nasze zdjęcia miały mocny color grading i niekoniecznie odwzorowywały rzeczywistość, to jednak użycie wzorca pozwala nam na utrzymanie jedności i spójności między naszymi zdjęciami, niezależnie od warunków oświetlenia. Czyli wyobraźcie sobie, że robicie sesję zdjęciową cały dzień albo w różnych lokalizacjach i temperatura barwna się różni. Tak więc to sprytne narzędzie pozwoli, żeby Wasze zdjęcia szybko skorygować pod względem barw i balansu. Wywołanie z RAW-a będzie spójne, co ułatwi Wam późniejszą pracę nad color gradingiem. Tyle o sprzęcie. Psychologia koloru. Ponad 200 lat temu Johann Wolfgang von Goethe napisał książkę o teorii kolorów. Jako pierwszy wysunął stwierdzenie, że kolory oddziałują na człowieka. Potrafią wywołać emocje, są zakorzenione w naszych kulturowych i osobistych doświadczeniach. Psychologia koloru jest dziś podstawowym i niezbędnym narzędziem w neuromarketingu. Kolor jest czymś więcej niż zjawiskiem optycznym. Ma szczególny wpływ na nasz mózg. Jako fotografowie powinniśmy znać znaczenie kolorów i świadomie to wykorzystywać. Czerwień kojarzy się z miłością i namiętnością, ale również może oznaczać niebezpieczeństwo i agresję. Niebieski sugeruje poczucie pewności i zaufania. To kolor harmonii, wierności i współczucia. Badania wykazują, że jest najpopularniejszym kolorem. Żółty reprezentuje zarówno dobro, jak i zło, optymizm i zazdrość, zrozumienie i zdradę. Te trzy kolory są podstawowymi kolorami. Zielony wiąże się ze zdrowiem, naturą, świeżością i spokojem, ale również z uczuciami zazdrości czy zawiści. Pomarańczowy odzwierciedla emocje i ciepło. Jest konotowany z zabawą i młodością. Fioletowy ma działania uspokajające, ale też oznacza fantazje, tajemnice, science fiction czy rzeczy nieosiągalne. Te kolory tworzą grupę uzupełniających, czyli pochodnych. Czarny jest mocnym kolorem, trwałym, eleganckim. W niektórych kulturach, jak choćby w naszej, czarny jest kolorem żalu, rozpaczy, jest przytłaczający. Biały to kolor niewinności, delikatności, czystości. Jest to także elegancki kolor, któremu jednak w niektórych kulturach przypada rola czarnego w naszej. Ze względu na intensywność i nasycenie barw potrafimy także rozróżnić nastroje. Pastele wprowadzają spokój. Natomiast nasycona paleta świadczy o dynamice i pasji. Kolory dzielimy też na ciepłe i zimne. Te wszystkie rzeczy, które Wam teraz pokazałam na podstawie swoich zdjęć, to nie jest tylko teoria. Barwy i nasycenie bardzo wpływają na emocjonalny odbiór zdjęcia. Dlatego następnym razem, jak będziecie decydować o kolorach, zastanówcie się, co chcecie osiągnąć. Jaki wpływ chcielibyście wywrzeć na widzu i jakie poruszyć emocje? Teraz Wam opowiem o harmonii kolorów. Co to właściwie jest? Są to po prostu kombinacje kolorystyczne, które są łatwe w odbiorze i które ze sobą współgrają. Można powiedzieć, że jest to taka ściągawka dla artystów, jak dobierać zestawy barw, aby maksymalnie wpłynąć na emocje, przyciągnąć wzrok do konkretnej rzeczy. Dziennie przeglądamy setki zdjęć, ale tylko nieliczne zatrzymują naszą uwagę. Najczęściej jest to właśnie dzięki nienagannie dobranym kolorom. Dobra wiadomość jest taka, że tego można, a nawet trzeba się nauczyć. Dobra, przyjrzyjmy się poszczególnym układom kolorów, bazując na podstawie moich zdjęć. Harmonia monochromatyczna, czyli różne odcienie, nasycenia i jasności tego samego koloru. Oczywiście będą to wszystkie czarno-białe zdjęcia,
które posiadają jakieś zabarwienie, typu sepia, czy w tym przypadku taki fioletowy odcień, który postanowiłam użyć. Na tym zdjęciu są w zasadzie same pomarańczowe i brązowe tony. Z kolei ten przykład jest na granicy harmonii monochromatycznej. Oczywiście jest utrzymany w żółtych odcieniach, niemniej pojawiają się już tam jakieś pomarańczowe barwy. Ten typ harmonii jest bardzo chętnie wykorzystywany w kolorystyce w filmie. Używając odcieni jednego koloru, można bardzo łatwo podkreślić panujące emocje. Takie filmy czy zdjęcia dość łatwo się ogląda. Kolejną harmonią są barwy analogiczne, czyli kolory i odcienie występujące obok siebie na kole barw, można powiedzieć sąsiadujące. Jest to trochę szerszy zakres kolorów niż w przypadku schematu monochromatycznego. Tutaj przykład bardzo zielonego zdjęcia. Z kolei zdjęcie dwóch pięknych sióstr to pomarańcze, brązy i fiolety w cieniach. Tutaj kolory sąsiadujące rozciągają się nieco szerzej na kole barw. Zwróćcie uwagę, że nawet w cieniach dodałam fioletowego zabarwienia, aby podkreślić nieco tajemniczość i dodać spójności tej harmonii. Ta harmonia jest wariacją analogowej. Dodajemy tutaj komplementarny kolor, który znajduje się naprzeciwko w kole barw i to nam ładnie dodaje kontrastu. Na ekranie widzicie przykład, gdzie skóra, kwiaty, włosy są w czerwieniach, pomarańczach czy różach, natomiast zielony kolor komplementuje analogową harmonię. Tutaj jest jedna ciekawa rzecz, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę. Bardzo często wykorzystuję to w moim color gradingu. A mianowicie, jeżeli zwrócicie uwagę na ciemne partie tego zdjęcia, czyli cienie, zauważycie, że są one ciepłe. Natomiast białe tło jest zimniejsze w zielonkawym odcieniu. Wiedząc, że decyduję się na tą konkretną harmonię, świadomie dodałam w bielach zieleni, aby dodatkowo skontrastować postać. Kolejną harmonią jest układ komplementarny lub też nazywany dopełniającym, czyli wybrany kolor i jego dokładne przeciwieństwo na kole barw. Tutaj jest klasyczne zestawienie, które nazywa się teal and orange, czyli takie niebiesko-zielone tło kontrastujące z pomarańczem. To zestawienie jest dość popularne w kinematografii, oczywiście nasycenie kolorów może się różnić. Na zdjęciu róż z ciepłymi zieleniami. Pamiętajcie, że nie do końca wprawny wybór może wywołać zbyt duży kontrast i nieprzyjemne dla oka wrażenie. Z drugiej strony, manipulując wyłącznie nasyceniem i jaśnością dwóch barw, można uzyskać bardzo atrakcyjne zestawienie. A tutaj jest czerwień z zimnymi zieleniami wpadającymi w cyjan. Kolejna harmonia, nazywana po polsku rozdzielona komplementarna, czyli split complementary, jest to trochę subtelniejsza wersja poprzedniego schematu komplementarnego. Składa się z trzech kolorów. Wybieramy kolor główny, a następnie dobieramy dwa kolory sąsiadujące z kolorem dopełniającym koloru głównego. Oba kolory muszą znajdować się w równej od siebie odległości. Na zdjęciu pięknej rudowłosej na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to komplementarna harmonia. Jednak dwa kontrastowe kolory, czyli niebieski w tle i zielone oczy, również zielonkawe ramiona, tworzą właśnie tę harmonię. Tu jest kolejny przykład tej rozdzielonej komplementarnej harmonii. Skóra, kwiaty i brązy w polach delikatnie kontrastują się z zieleniami i niebieskościami. Na tym zdjęciu są również trzy kolory, lekko nasycone pomarańcze w ubraniu i kwiatach, różowe elementy oraz ciemny turkus z tyłu. Jeżeli chodzi o zdjęcia studyjne, to dobierając kolor tła mamy niesamowitą możliwość wpływu na typ harmonii. To zdjęcie zostało zrobione na szarym tle. Dodałam niebieski filtr koloryzujący, który później, wywołując zrawa, dopasowałam do tej konkretnej harmonii, zmieniając go właśnie na taki turkusowy odcień. Triada. Są to również trzy kolory, jednak bardzo równo oddalone od siebie na kole barw. Aby uzyskać harmonijne połączenie, należy wybrać jeden kolor dominujący, a dwa pozostałe stosować jako elementy kolorystycznie dopełniające. Jest to jedna z trudniejszych harmonii i nie jest to chyba moja ulubiona, mam dosyć mało zdjęć w tym zestawieniu. Tutaj widzicie przykład z dominującym cyjanem, natomiast dwa równo rozłożone kolory to ciemny róż i złoty. Nasycone czerwienie z niebieskim niebem i ciepła zieleń. Tutaj widzicie turkus jako kolor dominujący, z żółtym i różowym dopełniającymi harmonię. Przy okazji tego zdjęcia z szalonym makijażem chciałam Wam podkreślić, jak ważne jest pracowanie z profesjonalną ekipą. Zwykle makijażyści i styliści mają w swoim curriculum teorię barw i wiedzą, jakie kolory i w jakich proporcjach dobrze ze sobą współgrają.
Kolejna harmonia to tetrada, cztery kolory składają się z dwóch par kolorów komplementarnych, dowolnie ze sobą połączonych. Podobnie jak w triadzie, najlepiej wybrać jeden kolor dominujący. Na tym zdjęciu widzicie przykład tetrady. Jest to bardzo ciekawa harmonia i jedna z moich ulubionych. Pomarańczowe ściany za oknem, podłoga i skóra komplementują się z niebieskimi framugami okien oraz kapeluszem. Natomiast zielenie komplementują się bezpośrednio z fioletami, dodatkowo podkreślonymi w cieniach. Tu widzicie kolejne zdjęcie z podobnymi kolorami, tylko w innych proporcjach. I następne z tej samej sesji, gdzie w rzeczywistości brakowało mi w otoczeniu magenty, czyli tego fioletu, więc dodałam je sobie w cieniach. I to jest bardzo istotna uwaga. Zapamiętajcie, że jeżeli brakuje Wam w zdjęciu jakiegoś koloru do harmonii, to wystarczy dodać ją sobie na przykład w cieniach lub bielach dla odpowiedniego zbalansowania. Przedstawiłam Wam podstawowe harmonie barw. Pamiętajcie, że nie ma harmonii złych i dobrych, aczkolwiek jedne będziemy wybierać częściej, inne mniej, bo każdy z nas ma inną estetykę i doświadczenie związane z kolorami. Ważna jest natomiast tu zapamiętanie zasada, że dysharmonia z pozostałymi barwami powoduje działanie niepożądane, natomiast harmonia zawsze będzie miła dla oka. Ma to źródło w jednej z największych potrzeb psychologicznych człowieka, jest to potrzeba zachowania równowagi. Jeżeli chodzi o pomoce, z których nieodłącznie korzystam w przypadku harmonii kolorów, są to trzy miejsca. Color Adobe, czyli strona od Adobe, ma tam świetną opcję wgrywania swoich zdjęć i wyciągania z nich palety kolorów. Moim ulubionym jest Paleton.com. Moim zdaniem jest to najbardziej przejrzyste koło kolorów. Po prawej stronie macie dodatkowo kwadraty z barwami, gdzie podpowiada Wam proporcje, z jakimi powinno się dobierać zestawienia barw. Ale o tym opowiem Wam dokładnie później. I ostatnie jest to narzędzie w Adobe Photoshop, gdzie można sobie również podejrzeć zestawienie kolorów. Wszystkie systemy kolorów opierają się na trzech parametrach odbieranych przez człowieka jako odrębne jakości. Hue, czyli barwy, saturation, nasycenie, lightness, jasności, nazywane też luminosity, brightness czy value, czyli generalnie światła. Te trzy wartości tworzą właśnie model HSL, HSL. Dodanie koloru szarego do naszej wyjściowej barwy nazwiemy tonem, tone. Nasz kolor podstawowy z dodatkiem białego będzie to zabarwienie, czyli tint. A dodanie koloru czarnego do naszej wyjściowej barwy stworzy tak zwany odcień, czyli shade. Model kolorów HSL jest bardzo intuicyjny. Można powiedzieć, że został stworzony na potrzeby artystów. Odzwierciedla sposób postrzegania kolorów przez człowieka. Innym modelem kolorów jest RGB, wykorzystywany m.in. w monitorach i wszelkiego rodzaju wyświetlaczach, czyli to, co teraz widzicie na swoich ekranach, będzie właśnie w tej przestrzeni. Cmyk, przestrzeń kolorów używana w przypadku druku za pomocą farb, tonerów, atramentów w drukarkach i innych specjalistycznych maszynach drukujących. Będzie oczywiście nieco się różnić od RGB. Przestrzeń lab jest modelem kolorów znacznie różniącym się od poprzednich. Jest oparty na postrzeganiu kolorów przez ludzkie oko, czyli jest najwierniejszym modelem naszej percepcji. Wszystkie te modele, oczywiście jest ich więcej, różnią się od siebie z uwagi na posiadany zakres barw, czyli tak zwany gamut. O co z tym chodzi? Większość naukowców się zgadza, że ludzkie oko może odróżnić cokolwiek między 7 do 10 milionów unikatowych kolorów. Natomiast przestrzenie, które proponują nam wyświetlacze czy druk, są po prostu ograniczone. Warto o tym wiedzieć o tyle, że jako fotografowie będziemy pracować z różnymi przestrzeniami i przy konwersji do innego modelu możemy być narażeni na utratę nasycenia czy niektórych barw. To wszystko jest tematem na całkowicie inny i bardzo obszerny wykład. Ja się chciałam dzisiaj skupić na wizualnym odbiorze, który jest mi dużo bliższy, niż na wykładzie z fizyki. Mówiąc o kolorze, muszę wspomnieć o zjawisku zwanym relatywizm barw. Na czym to polega? Zjawisko relatywizmu barw to nic innego, jak wpływ sąsiadujących ze sobą kolorów na siebie. Pozornie zmieniają one odcień i temperaturę. Na jakie? Zależy to od kolorów w otoczeniu. Zmiana barwy następuje zawsze w kierunku przeciwstawnym do tła. Na przykład, tak jak tu widzicie pomarańczowy kwadracik na tle jaśniejszym, pozornie wydaje się być ciemniejszy i mniej nasycony. Natomiast na tle ciemniejszym i chłodnym jest pozornie jaśniejszy i bardziej nasycony. W rzeczywistości te dwa kwadraciki są oczywiście identyczne.
Dlaczego jest to dla nas istotne? Ano dlatego, że jeżeli chcecie, aby coś optycznie wyglądało na cieplejsze, dodacie w otoczeniu zimnych barw i odwrotnie. Tutaj widzicie przykład twarzy, gdzie po lewej wydaje się poprawnie nasycona, natomiast po prawej w otoczeniu zimnych barw wygląda na za bardzo nasyconą. Oczywiście są to te same zdjęcia. Bardzo często stosowany przeze mnie trik w color gradingu to dodanie zimnych tonów za postacią, żeby wyciągnąć i podkreślić ciepłe tony w skórze. A skoro już jesteśmy przy temacie skóry, bardzo często dostaję pytanie na swoich warsztatach, jaki kolor jest dla mnie idealny? Otóż słuchajcie, nie ma takiego koloru. Dlatego, że barwa, ton i odcień będzie zawsze zależała od otoczenia kolorów sąsiadujących. W przypadku zimnego tła odcień skóry będzie dużo zimniejszy. Natomiast jeżeli mamy ciepłe kolory, to by skóra wyglądała zdrowo, będzie musiała być adekwatnie cieplejsza. Teraz będzie trochę o inspiracjach kolorystycznych, gdzie ich szukać. Niezależnie od tego, jaki typ fotografii lubicie, zachęcam Was do studiowania obrazów, najlepiej tych namalowanych przez wybitnych malarzy, klasyków. Co ma malarstwo do fotografii? Przede wszystkim artyści latami studiują teorię barw, aby osiągnąć przepiękne harmonie i wywołać emocje. Malarze dobierają barwy od podstaw, czyli proces tworzenia musi być dogłębnie przemyślany. Nie ma tam raczej przypadków kolorystycznych. Poza tym warto inspirować się malarstwem też z innego powodu. Coś, co już się sprawdziło, podoba się, jest miłe dla oka, wywołuje pożądane emocje, będzie po prostu skazane na sukces. Są do tego świetne narzędzia typu właśnie Adobe Color, który Wam wcześniej pokazałam, gdzie możecie wgrać sobie taki obraz albo jakiekolwiek inne zdjęcie i wyciągnąć z niego paletę kolorów lub nawet konkretną harmonię. Obcowanie ze sztuką, oglądanie dużo wartościowych rzeczy trenuje Wasze oko do widzenia poprawnych harmonii. Oczywiście zachęcam Was do chodzenia do galerii sztuk, ponieważ na żywo będziecie mogli najlepiej docenić kolory, niereprodukowane i niezniekształcane przez wyświetlacze. Kolejnym miejscem, gdzie szukałabym inspiracji kolorystycznych, to jest oczywiście kino. Kinematografia, oprócz reklamy, jest absolutnym mistrzem w wykorzystywaniu harmonii kolorystycznych. Oczywiście nad filmem pracuje mnóstwo ludzi. Lokalizacje, światło, barwy, ciuchy, wszystko to jest dobierane tak, aby obraz był spójny i wywoływał konkretne emocje. Nie wspominając dodatkowo o całym sztabie ludzi, który pracuje nad postprodukcją. Moim ulubionym miejscem, gdzie sięgam po inspiracje, jest Cinema Palettes, który właśnie widzicie. On zawiera zrzuty ekranowe z filmów, takie stop klatki, a pod nimi jest paleta barw z konkretnej sceny. Dzięki gotowym wzorom możecie bez problemu dobrać kolory elementów występujących w Waszych kadrach w taki sposób, aby oddały klimat konkretnego filmu. Pomimo iż my, fotografowie, zwykle nie mamy takiego sztabu ludzi do pomocy, niemniej zachęcam Was do kolekcjonowania swoich ulubionych palet z filmów, ponieważ to ćwiczenie uwrażliwia na kolory i uczy nasze oko dostrzegania użytych harmonii. Jak osiągnąć harmonię kolorów? Zanim Wam opowiem, co można zrobić w postprodukcji z kolorem, muszę wspomnieć o rzeczach, które powinniśmy mieć na uwadze przed samą sesją zdjęciową i w trakcie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nasze zdjęcie bazowe nie będzie dobre, to potocznie mówiąc, nie wyciśniemy z niego za dużo w postprodukcji. Przede wszystkim trzeba zrobić plan. Jeżeli macie niewytrenowane oko, nie wystarczy wziąć modelkę w plener i liczyć na to, że nam się uda. I tu widzicie przykłady zdjęć, gdzie przed sesją skautowałam wcześniej miejscówki, wiedząc dokładnie, jakie będę miała ciuchy. Warto jest przygotować się do sesji pod względem harmonii kolorystycznych. Jeżeli wiemy, z jakimi ciuchami, rekwizytami będziemy pracować, to możemy wcześniej poszukać lokalizacji, które będą współgrały z ubiorem i z urodą modelki. Jeżeli nie mamy możliwości zobaczenia wcześniej ciuchów czy lokalizacji, zachęcam, żeby zawsze mieć przy sobie koło barw i na bieżąco podpatrywać sobie możliwe opcje harmonii. Ja zwykle przed samą sesją oglądam ciuchy, analizuję ich barwy, po czym w czasie, kiedy modelka jest malowana i przygotowywana, znajduję najlepsze kolorystycznie lokalizacje. Oczywiście koła kolorów można, a nawet trzeba się nauczyć, ale ściągawka zawsze się przyda na sesji, zwłaszcza kiedy pracuje się z większą ilością kolorów. Co jeszcze? Zachęcam Was do eksperymentowania z mieszaniem różnych temperatur światła. Zdjęcia, które teraz pokazuję, są wykonane przy świetle stałym, tak zwanym modelującym, o mocno żółto-pomarańczowawym zabarwieniu. Natomiast niebieskości, które pojawiają się gdzieś w tle, oczach,
to jest światło naturalne, wpadające z okna. Jeżeli dobrze ustawicie balans bieli, bez dodatku filtrów koloryzujących, możecie uzyskać bardzo ciekawe i zaskakujące efekty. W zasadzie tylko z jedną lampą. Pamiętajcie, że mieszanie pomarańczowego światła z niebieskim jest na kole kolorów naprzeciwko siebie, więc zawsze będzie świetnie ze sobą współgrać. Tak zwany teal and orange. Kolorowe filtry, które zakłada się na światło, dają niesamowitą możliwość dodania koloru tam, gdzie go nie ma. Jeśli nie mam barwnego tła, to zdarza mi się często użyć lampy z założonym filtrem i nawet jak barwa od producenta mi nie odpowiada, to ją sobie później w postprodukcji wywołuję w nieco innym kolorze. Jedną z ciekawych technik jest skierowanie lampy z filtrem na sufit, aby zabarwił nam tylko cienie. Kolejna rzecz. Często zasada im prościej, tym lepiej. Dlatego, że nieumiejętnie pomieszane kolory po prostu zepsują nam zdjęcie. Jeżeli macie wpływ na wybór barw ciuchów, to najbezpieczniejsze będą beżowe, cieliste, białe, ekry lub generalnie stonowane, ponieważ jakakolwiek barwa w otoczeniu im nie zaszkodzi. Wzorzyste i kolorowe ciuchy będą sprawdzały się najbezpieczniej na jednolitym w kolorze tle. W plenerze często szukam takiego koloru, który pojawia się też w ubiorze modelki lub na zasadzie dopełnienia, czyli dokładnie przeciwstawny kolor. Chociaż sama fotografuję głównie modę, czyli muszę pracować z ciuchami, które dostaję od klienta, to znam wielu fotografów, którzy wymagają od swoich modeli czy modelek, aby przychodziły na sesję w konkretnej kolorystyce. Dzięki temu ich zdjęcia mają spójny styl. Przejdę teraz do tematu, który pewnie Was najbardziej interesuje, czyli color grading. Korekcja barw i color grading są integralną częścią postprodukcji. Dzięki korekcji możliwe jest wyrównanie poziomów czerni, bieli, opanowanie niedoskonałości balansu bieli, ujednolicenie kontrastu, nasycenia i ogólnej kolorystyki. Color grading to proces kreatywny. Pozwala dodać zdjęciom klimatu, atmosfery i przede wszystkim emocji. Pokażę Wam teraz kilka swoich zdjęć przed nałożeniem kolorów i po takim procesie i wytłumaczę, dlaczego poszłam w taki color grading. Macie tutaj zdjęcie po nadaniu kolorystyki i przed. Dlaczego postanowiłam ocieplić to zdjęcie? Można powiedzieć, że to był mój indywidualny wybór, kwestia właśnie tak zwanego stylu i poczucia estetyki, czy nawet momentu retuszowania. Możliwe, że gdybym nadawała kolor innego dnia, poszłabym w całkowicie inną stronę. Ale spróbuję Wam jak najbardziej precyzyjnie opisać mój tok myślenia na podstawie koła kolorów. Widzicie tutaj oryginalne zdjęcie z wyciągniętymi kolorami po lewej stronie. Na ten moment mamy głównie zielenie zimne i ciepłe, sukience i tle, dość zimny różowy odcień skóry i żółte elementy przyklejonego złotka. I w zasadzie, jak popatrzymy na koło kolorów, to mamy ładną harmonię, triadę. Można było zmienić delikatnie odcień żółtego i może różu na twarzy i zdjęcie też byłoby jak najbardziej poprawne w takiej kolorystyce. Ale ja postanowiłam, że skóra jest dla mnie tutaj za zimna i ociepliłam zielenie, dodałam czerwonego, bardziej ciepłego koloru skórze. Teraz spójrzcie na koło kolorów. Zielenie w sukience skomplementowałam kolorem czerwonym na skórze, natomiast złoty kolor postanowiłam skomplementować, czyli dopełnić delikatnym fioletem. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to zauważycie, że cienie we włosach i generalnie ciemne partie mają takie fioletowe zabarwienie. I dzięki temu uzyskałam piękną harmonię tetrady, czyli dwa kolory, które mają swoje dopełniające odpowiedniki na kole. Jeżeli zrobicie sobie takie ćwiczenie z kołem i kolorami, to po jakimś czasie w zasadzie nie będziecie potrzebowali koła, żeby poprawnie dobierać barwy. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Tutaj widzicie zdjęcie po nadaniu kolorystyki i przed. Na tym zdjęciu w zasadzie barwy są dokładnie takie same jak na poprzednim, tylko w innych proporcjach. Zdjęcie oryginalne ma pomarańcze, niebieskości i zielenie z delikatnym akcentem złotego. Ja postanowiłam iść krok dalej i dodać kolor komplementujący do ciepłej zieleni, czyli to zabarwienie magentowe, które widzicie. Jest to zabieg, który często pojawia się w moich zdjęciach. Można powiedzieć, że to część stylu. Tutaj też zmniejszyłam kontrasty i rozjaśniłam cienie po lewej stronie na dole, żeby dodać zdjęć trochę bardziej rozmarzony charakter. Oczywiście należy uważać, jeżeli potrzebujemy, żeby ciuchy były w realistycznym kolorze, wówczas nie możemy sobie pozwolić na takie zmiany. Ale w przypadku edytoriali albo jakichś swoich projektów całkowicie można poszaleć sobie z kolorystyką. Pokażę Wam jeszcze jeden przykład, tym razem na podstawie własnego autoportretu. Jakie mamy kolory na naszym oryginalnym zdjęciu?
żółtawy zachód słońca, pomarańczowa twarz, różowa szminka i niebieskie niebo w odbiciu lustrzanym. Czuć trochę, że te kolory nie do końca ze sobą współgrają i wystarczy popatrzeć na koło kolorów, że trzeba troszkę zmienić barwy, aby otrzymać ładną harmonię. Co tu zmieniłam? Całkowicie pozbyłam się żółtego koloru i dopasowałam odcień pomarańczy tak, żeby skomplementował się z niebieskim. Nasyciłam wszystkie kolory, żeby uzyskać duży kontrast. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała magenty w cieniach. Przyjrzyjcie się ciemnym partiom włosów. Aczkolwiek zdjęcie spokojnie mogło się obyć bez tej magenty, wówczas miałaby bardzo mocną harmonię komplementarną. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, czasem dodaje się kolor intuicyjnie, bo to jest część stylu, własnej estetyki. Dopóki ten kolor balansuje w obrębie jakiejś harmonii, to będzie to zgrane i dobrze odebrane. No właśnie, co to jest w zasadzie własny styl i jak go osiągnąć? Przede wszystkim musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie harmonie barwne i jakie kolory lubicie. Czy podobają Wam się stonowane barwy, czy mocne i kontrastowe? Pamiętajcie, że nie ma dobrych i złych harmonii. Fakt, że wybieramy konkretne kolory, podpowiada nam własna intuicja, estetyka czy doświadczenia. Zachęcam Was do przestudiowania własnych i innych zdjęć pod względem palety barw, nasycenia czy właśnie zachodzących harmonii. Na pewno macie ulubionych fotografów, trzeba wziąć ich zdjęcia pod lupę, przestudiować, jak dobierają kolory i to po prostu świadomie przećwiczyć. Jedną z moich ulubionych fotografek jest między innymi Annie Leibovitz. Zauważcie, że ona używa zieleni, złota, rudego koloru. Wszystko jest w podobnej konwencji. Nie boi się, że skóra i cienie są zielone. Jeżeli decyduje się na inną kolorystykę, to zwykle są to bardzo monochromatyczne zdjęcia. Uwielbiam jej pracę. Całkowicie inny styl ma fotograf mody Steven Klein. On wybiera bardzo mocno nasycone kolory, zwykle te, które znajdują się naprzeciwko siebie w kole kolorów, czyli mocno kontrastujące. Miesza ze sobą mnóstwo barw, ale one zawsze tworzą ze sobą harmonię. Zauważcie, że jego czernie i biele mają zawsze jakieś zabarwienie. Yingna Zhang to fotografka, która nie boi używać się mocno nasyconych kolorów, jednak w połączeniu z delikatniejszym światłem jest dla mnie stylem gdzieś między Annie a Stevenem. Też ma przepiękne prace. To tyle w kwestii samej teorii. Przejdę teraz do edycji kolorystycznej w Adobe Photoshop. Tutaj widzicie moje zdjęcie prosto z aparatu, nad którym dzisiaj będę pracować. Zostało zrobione podczas moich warsztatów w Hiszpanii. Modelka Candela sfotografowana w przepięknym monasterium przy naturalnym świetle. Zanim pokażę Wam mój proces wywoływania RAW-a, chciałam tylko objaśnić, w jaki sposób najłatwiej zweryfikować, z jakimi dokładnie kolorami mamy do czynienia na naszym zdjęciu. Nie jest to zawsze takie oczywiste. Potrzebuję sobie stworzyć new layer, nową warstwę, skryciem 50%, skryciem overlay, skryciem szarym, tak? Taka szara warstwa, jakiej używacie do dodge and burn. Kopiuję swoją najniższą podstawową warstwę, wrzucam na samą górę, zmieniam tryb mieszania na kolor, natomiast ta szara warstwa musi być w trybie normalnym i teraz biorąc pipetę widzę sobie świetnie, jakie kolory mam na całym swoim zdjęciu, mogę zbadać, tak? Więc mam różowy, niebieski, zielony i pomarańczowy, cztery kolory, cztery główne kolory, to może się jeszcze jakieś pojawiają, ale w zasadzie takie kolory. I co teraz mogę z tym zrobić? Ano, biorę sobie koło kolorów, w tym wypadku paleton, bardzo lubię tego używać. Analizuję sobie zdjęcie pod względem takim, które barwy, które kolory mogę ruszyć i mogę z nimi zrobić cokolwiek, a które powinny zostać wiernie odwzorowane. W tym wypadku wydaje mi się, że różowa sukienka jest jedyną rzeczą, która powinna być oddana w miarę w rzeczywisty sposób, dlatego że była pożyczona od projektantki i projektantka mogłaby nie być zadowolona, gdybym zmieniła nagle sukienkę, nie wiem, na niebieską czy zieloną. Natomiast reszta wszystkich elementów mogę sobie poszaleć, iść w jakąkolwiek stronę. Więc co robię teraz? Biorę sobie tę różową sukienkę, ten kolor tutaj, kopiuję sobie dokładnie, jaki to jest kolor i wrzucam w moje koło kolorów. I to będzie mój kolor podstawowy. To jest właśnie ten róż. Tutaj macie taką opcję jeszcze z podglądnięcia tego
kolorów różnych innych no, opcjach, pastele, bardziej tonach, odcieniach. I co teraz robię? Patrzę sobie na koło kolorów i jakie mam dostępne harmonie. Mogę sobie zrobić wersję kolorów komplementujących się, czyli zieleni. No, ale tutaj zieleni mam za wiele i nie mam ochoty malować tego wszystkiego na zielono, tak? Inną opcją jest zrobienie triady, czyli trzech kolorów. Różowy jako główny, natomiast dwa po bokach jako takie uzupełniające. Czyli w zasadzie to jest opcja z mojego zdjęcia, ponieważ mogę sobie troszeczkę ten niebieski oziębić. Natomiast tutaj ten, widzicie, te ściany i drzwi są w kolorze takim właśnie pomarańczowawym. I w zasadzie harmonię już mam, nie? Ale ja tu jeszcze widzę na zdjęciu, że mam troszeczkę zielonego koloru gdzieś tam wyglądającego za drzwi. Ja sobie to wykorzystam, ponieważ wiem, że kolorem komplementującym, kolorem przeciwnym dla różu jest zielony, więc chcę sobie zrobić taką tetradę, czyli takie dwie pary kolorów. Jedna to będzie właśnie mój podstawowy róż, którego nie ruszam, z takim ciepłym, właśnie ciepło-żółtym zielonym, żółty-zielony, takim zielonym. Natomiast druga para kolorów, to komplementujących się, będzie niebieski z pomarańczem. I to jest w zasadzie bardzo częsty zabieg, który robię w moich zdjęciach. Oczywiście tutaj mam bardzo ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi o kolory, ponieważ wcześniej przemyślałam, gdzie chcę posadzić modelkę, żeby był fajny kontrast. Rozważałam też postawić ją na zieleni, czyli wykorzystać kolory bardzo komplementarne, te dwa, już Wam pokazuję, czyli zrobić coś takiego, ale uznałam, że sukienka ma na tyle szczegółów i detali, że dodatkowo bardzo mocny kontrast w kolorach w zasadzie to jej zaszkodzi, a nie pomoże. To są wszystko wybory, które musicie podejmować jeszcze przed naciśnięciem spustu. I obiecuję Wam, że jak zmusicie się do analizowania koła kolorów i przygotowania się do zdjęć pod tym względem, to Wasze oko będzie naturalnie wyłapywało te harmonie w naturze. Dobra, przejdźmy teraz do wywoływania RAW-a. Otworzyłam swoje zdjęcie w Camera Raw i pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest tutaj na dole taki panel. Jak klikniecie na niego, na tego linka, wyskoczy Wam panel z różnymi opcjami. Musicie się upewnić, że Wasza przestrzeń kolorystyczna, w której pracujecie, jest albo Adobe RGB, albo Profoto RGB. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kiedykolwiek chcecie drukować swoje zdjęcia, to będzie przestrzeń, która zawiera bardzo dużo informacji. Jeżeli tylko i wyłącznie pokazujecie swoje zdjęcia w sieci, to odpowiednio będzie sRGB, ale ja Was zachęcam do wybrania jednej z tych dwóch. Tutaj oczywiście zaznaczam 16 bitów na kanał. Im więcej informacji ma nasze zdjęcie, tym lepiej. Tutaj nie miałam szarej karty, więc jeżeli chcę sobie sprawdzić, jaki był poprawny balans bieli, to mogłabym wziąć pipetę i poszukać w zdjęciu jakiegoś neutralnego miejsca, na przykład tutaj na sofie, ale w zasadzie zrobię coś pomiędzy. Przechodzę sobie przez wszystkie te suwaki i na oko poprawiam generalnie ekspozycję. W zasadzie tu jest tak, jaką bym chciała. Kontrast, zawsze obniżam kontrast. Obniżam też delikatnie highlights, aby odzyskać trochę informacji w jasnościach. To samo w zasadzie robię z cieniami, bielami, czyli z moimi shadows i whites. Dążę do tego, żeby moje zdjęcie wywołane z RAW-a było jak najbardziej płaskie i mało kontrastowe. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym mieć całkowite panowanie nad tym, gdzie dodaję kontrast, w jakich miejscach i mogę to zrobić tylko z poziomu po prostu Photoshopa. Dobra, przechodzę teraz przez wszystkie tutaj opcje. Tego nie będę ruszać na tym etapie. Tutaj kolory. Jeżeli chodzi o ingerencję w kolory, to mam dwie możliwości. Mogę to zrobić tutaj właśnie z tego panelu, tymi suwakami, albo też jest taka fajna opcja tu u góry, gdzie sobie wybieram właśnie hue, czyli moją barwę. Mogę kliknąć na zdjęcie i patrząc na zdjęcie mogę to pasować do tutaj swojego koła kolorów, czyli niebieskości. One muszą być troszkę takie ciemniejsze, zimniejsze. Moje pomarańcze, trochę bardziej pomarańczowe. Tu muszę uważać, bo mi również
Ta opcja ingeruje w skórę. Zielenie trochę bardziej takie ciepłe. No tak mniej więcej tutaj się tak to wygląda. Saturacja, czyli nasycenie. No w zasadzie to też przechodzę przez zdjęcie, patrząc. Nie dam Wam niestety jakiegoś konkretnego przepisu, w którą stronę iść tymi suwakami, ponieważ będzie to zależało od indywidualnego zdjęcia. Natomiast przechodzę przez wszystkie kolory, patrzę, co zmieniają w zdjęciu i staram się dopasować do koła kolorów. Tak naprawdę to, w którą stronę pójdę suwakiem, też może zależeć od mojego nastroju czy dnia. Jedyną taką zasadą jest ta harmonia w kole kolorów, która gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest. Przechodzę dalej. Spit toning zaraz Wam dokładnie wytłumaczę, natomiast w zakładce Lens Correction zaznaczam obie te opcje, aby usunąć jakiekolwiek zniekształcenia. Tutaj mogę podglądnąć, jak będzie wyglądała kolorystyka, jeżeli dodam zabarwienia w cieniach, na przykład różowego albo zielonego. Ja w zasadzie wiem, że będę dodawała różu w cieniach, bo tak lubię dodawać, więc sobie już popchnę ten suwak delikatnie w tą stronę, czyli w stronę różu. Tutaj te inne w zasadzie zostawię. Nie mam zieleni i czerwieni też nie chcę ruszać. Wszystko robię generalnie na oko. Split toning. Jest to coś bardzo fajnego. Możecie osobno zmienić zabarwienie w Waszych jasnościach i w Waszych cieniach. Highlights and shadows. Czyli muszę przesunąć saturację trochę w tą stronę i teraz poszukać, jaki odcień chciałabym, żeby moje biele miały. Mogę to też zrobić później, ale teraz mogę podglądnąć, jaka kolorystyka mi się podoba. I zwykle robię to tak naprawdę na zasadzie kontrastu, czyli jeżeli mam takie delikatnie ochłodzone jasności, to w cieniach dodam trochę ciepłego koloru, czyli tego mojego takiego różu. Warto wybierać kolory tutaj, nawet w tym split toning, czyli w takim tonowaniu jasności i cieni, te kolory, które macie, które wybraliście wcześniej na kole kolorów. Czyli to będą te cztery, nie? Bo jeżeli dodacie nagle jakieś inne zabarwienie, no to będzie taki dysonans, nie? Jeszcze sobie sprawdzę, czy nie przesadziłam. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te zmiany kolorystyczne, które tutaj teraz robię, są bardzo subtelne. I robię to w zasadzie na oko. Muszę zaufać swojemu monitorowi, sprzętowi, że to, co widzę, nie jest przekłamane i będzie wyglądało dobrze na większości monitorów. Dlatego tak ważne jest posiadanie solidnego monitora i jego kalibracji. W zasadzie to wszystko, co chciałam zrobić na tym etapie w Camera Raw. Po lewej widzicie oryginalne zdjęcie, natomiast po prawej jest z tymi subtelnymi zmianami kolorystycznymi, które naniosłam w Camera Raw. Pierwszą rzeczą po otwarciu w Adobe Photoshop będzie to oczywiście retusz. Usuwam wszelkiego rodzaju niedoskonałości, jakieś takie oczywiste rzeczy. W związku z tym, że dzisiaj skupiamy się tylko na kolorze, mam przygotowane zdjęcie, które sobie wcześniej wyretuszowałam. Na pierwszy rzut oka oczywiście widać, że dodałam tutaj sukienki, po prostu ją przeciągnęłam trochę. Z tyłu w drzwiach zmieniłam troszkę zieleń, bo wydawała mi się ta za bardzo kwadratowa. Przykleiłam to z innego zdjęcia. Oczywiście Dodge and Burn na całym zdjęciu. Tutaj widzicie Dodge and Burn. I tak to wygląda. Tak bardzo na szybko. Twarzy praktycznie nie ruszyłam, bo z takiej odległości niczego nie będzie widać. A tutaj widzicie nasze oryginalne zdjęcie z aparatu. Czyli zwróćcie uwagę, jak dużo już zrobiliśmy w Camera Raw. Dobra, przede wszystkim otwieram sobie moją pomoc, czyli koło kolorów. Tym razem Wam pokażę, jak to działa z kołem kolorów wbudowanym w Adobe Photoshop. Tutaj Window Extensions Adobe Color Themes. Otwiera mi się koło. I jak mogę z nim pracować? Ano już Wam pokazuję. Potrzebuję moje zdjęcie wyretuszowane mieć na górze. Stwarzam sobie szarą warstwę i wrzucam sobie na samą górę to moje zdjęcie. Zmieniam tryb mieszania kolor. Natomiast tryb mieszania mojej szarej warstwy będzie normalny. I teraz pipetą z kolorem pobieram sobie ten oto kolor. Daję OK. I teraz ten kolor wrzucam sobie jako główny tutaj. Widzicie? Przeskoczył mi, klikając na to okienko, przeskoczył mi tutaj do tego koła.
I teraz, żeby zbudować harmonię na tej podstawie, muszę sobie wziąć jeden z tych kolorów, wrzucić naprzeciwko. Czyli to jest mój róż, naprzeciwko mam zieleń, niebieskości i tutaj te pomarańcze. Widzicie, to wszystko jak ruszam tutaj w tym kole, to robi mi zmiany automatycznie kolorów. I tu mniej więcej mam kolory. Oczywiście tylko to są bardziej lub mniej nasycone. Nie ma znaczenia tak naprawdę, jak są bardzo nasycone. Muszę coś wybrać z tego jakby obrębu. I jeszcze sobie pobiorę niebieski kolor i go wrzucę tutaj. I popatrzę, w jaką stronę on poszedł. On jest troszkę za bardzo tutaj w stronę różu, więc ja sobie na zdjęciu dodam trochę cyjanu, żeby był taki bardziej zbalansowany. Dobra, wracam. Czyli pracuję tutaj na tak zwanych adjustment layers, czyli na tym panelu, który mi się otwiera tutaj na dole. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie zmiany, które robię na kolorze czy ekspozycji, tworzą mi się nad moimi wszystkimi warstwami retuszu i w późniejszej pracy, jeżeli chcę wrócić do nich i je edytować, to jest bardzo łatwo to zrobić właśnie przez te warstwy dopasowania. Czyli szukam sobie selektywnego koloru, wchodzę sobie w swoje niebieskości i cyjany i próbuję je troszkę popchnąć w stronę właśnie bardziej cyjanu, czyli gdzieś tutaj, delikatnie. I tak samo, to samo robię w cyjanach. Trzeba uważać z selektywnym kolorem, ponieważ on też często dużo bardziej nasyca nam barwę. Więc taką opcją jest zmiana tutaj trybu na kolor czy tej warstwy. No i dobra, mam trochę bardziej cyjanowy, zamykam sobie. Co ja dalej robię? Tworzę sobie kolejną warstwę selektywny kolor. Zwykle tworzę takich warstw bardzo dużo i zobaczę sobie, co się dzieje w cieniach. Dlaczego? Dlatego, że cienie to jest część mojego zdjęcia, która najbardziej doda nam klimatu. Już tutaj mam dużo takich kolorów magenty, ale jeszcze zobaczę, co mogę zrobić. A niebieskiego to ja na pewno nie chcę. Zielonego też nie. Może dodam właśnie tej jeszcze troszkę tego zabarwienia. Oczywiście jak dodajecie koloru, to też Wam się zmienia kontrast, więc trzeba wtedy skorygować, popychając czernie w lewą stronę, czyli zmniejszając czernie. Czyli jeżeli dodajecie jakiegoś koloru w czerniach, to musicie to zbalansować. Lub, tak jak wcześniej Wam powiedziałam, tę warstwę zmienić w tryb mieszania kolor i wówczas będzie z tej warstwy dopasowania łapało tylko i wyłącznie kolor, a nie kontrasty. Dobra, nie chcę przesadzić na początek z tym różem, więc go sobie tak delikatnie tylko zmniejszę. Generalnie próbuję. Tak samo idę do bieli. Nie mam ich tutaj za dużo. Może będą gdzieś w skórze na twarzy. Tutaj prawdopodobnie jest przepalone, więc tego w ogóle nie ruszę, ale zobaczmy. Zobaczmy. Tutaj mogę sobie podnieść kontrast, to często robię, czyli delikatnie, nie wiem czy widzicie, dodaję kontrastu skórze. I teraz tak, mogę skórę sobie ocieplić, widzicie to? Ocieplić lub oziębić. Ja chyba sobie dodam troszkę ciepłego koloru, delikatnie. Nie chcę przesadzić, żebym nie miała plam na twarzy. Tego nie ruszam. I tego w zasadzie też nie. Kolejną rzeczą, którą czuję, że powinnam zrobić, jest dodanie troszeczkę światła tutaj wychodzącego z drzwi. I będę chciała sobie pobrać kolor, który jest w mojej harmonii. Czyli na przykład ten właśnie taki pomarańczowy. Jakiś odcień tego pomarańczowego. Czyli biorę sobie ten kolor, klikam na niego i klikając tutaj ten kwadracik, przerzuca mi dokładnie ten kolor, tutaj widzicie, do mojej palety. Dokładnie ten, który mam naprzeciwko tego mojego niebieskiego. I tym kolorem po prostu sobie biorę nową warstwę i na nowej warstwie z małym kryciem, gradientem domaluję sobie troszkę tego koloru, takiego światła wchodzącego. Jeżeli ono jest za mocne, to sobie go trochę zmienię. Dodam też trochę jasności, kontrastu w tym miejscu. Schowam pod maską. Ctrl-I. I tak samo, w taki sam sposób dodam w tym miejscu trochę większe opacity, czyli krycie. I widzicie, w taki sposób dodałam troszkę wpadającego światła. Jeżeli jest to za intensywne, mogę sobie troszkę zmniejszyć. Ale wydaje mi się, że to jest taki fajny efekt.
Osprzątam sobie teraz trochę tutaj po prawej stronie, ponieważ zaczyna mi się robić bardzo dużo warstw, więc wrzucę je sobie w osobną grupę. Trzymając Shift, Command, Control, G, robi mi się grupa, którą sobie podpiszę kolor. Natomiast ta będzie moim retuszem. I będę mogła w łatwy sposób szybko podglądnąć, co już zrobiłam pod względem kolorystycznym i całościowo, jak daleko poszłam z retuszem. Teraz wracam znowu do swojego koła i patrzę, jakie kolory mam obecnie, czy wszystko się zgadza. Czyli róż mi zostaje taki sam, niebieski poprawiłam, bardziej dałam w stronę cyjanu, zielony w zasadzie też widzę, że jest podobny, natomiast problem pojawia się w przypadku mojego pomarańczu na zdjęciu, ponieważ koło kolorów podpowiada mi, że komplementującym kolorem dla mojego niebieskiego jest taki bardziej żółtawy odcień tej pomarańczy. A mój na zdjęciu tak naprawdę wpada bardziej w czerwienie, on jest gdzieś tutaj, taki brąz. Więc muszę to poprawić, żeby to zbalansować. Co robię? Więc wchodzę sobie w New Adjustment Layer, czyli warstwy do opasowania, Hue Saturation, wchodzę do moich czerwieni. Oczywiście cokolwiek nie zrobię, będzie ingerowało w całe zdjęcie, ja się tym na razie nie przejmuję. I szukam sobie tutaj gdzieś takiego bardziej żółtowego odcieniu. Mogę też od razu automatycznie zmniejszyć trochę nasycenie. Wydaje mi się, że jeżeli popchniemy trochę bardziej w stronę żółtego koloru, ta harmonia jest bardziej zbalansowana. Dobra, i teraz na masce. Command i odwracam sobie wszystko, żeby schować. I miękkim pędzlem, skryciem 100%. Oczywiście musi być białe tutaj, biała końcówka. Maluję sobie tylko te części, które mnie interesują. Tak bardzo ogólnie, bez jakiegoś separowania. Warstw do pasowania mi się robi coraz więcej, więc muszę trzymać porządek w swojej przestrzeni warstw. Tak samo wyrzucam rzeczy, które już nie są mi potrzebne. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? Patrzę na swoje niebieskości i widzę, że w momencie, kiedy próbowałam ingerować w moje cienie, dodałam do tych niebieskości trochę czerwonego, takiego różowego koloru i one poszły mi gdzieś właśnie tutaj w tą stronę, albo może bardziej fioletu. No więc chciałabym sobie je troszeczkę wyrównać. Otwieram sobie Color Balance, balans kolorów i dodaję cyjanu. Znowu dodaję do całego zdjęcia, nie przejmuję się w ogóle tym, że ingeruję w całość. Zmieniam tutaj między jasnościami, midtones i shadows, czyli cieniami i takimi szarościami. I teraz pędzelkiem. Oczywiście zawsze pamiętajcie, że musi być bardzo miękki pędzelek. Z mniejszym trochę kryciem maluję sobie tutaj to z tyłu, tło. Nie przejmuję się, że jest za bardzo nasycone. Tak ogólnie sobie po prostu zmieniam kolor. Dam na tryb krycia kolor. I teraz zmniejszę trochę krycie całej warstwy. Pomaluję też troszkę ziemię, żeby miała podobne zabarwienie. Wtedy pamiętacie z relatywizmu koloru, że jeżeli dodam tutaj obok różowego zimny kolor, to ta sukienka będzie bardziej taka 3D, czyli tak ją bardziej wyciągnie. Sprawdzę przed i po. I jeszcze trochę zmniejszę krycie. Następnie ogólnie w ogóle zdesaturuję zdjęcie. Wydaje mi się, że wszystkie te nasze kroki, które robiliśmy, bardzo nasyciły. Wydaje mi się, że będzie fajniej wyglądało, jak będzie troszkę zdesaturowane. Kolejną rzeczą, którą zrobię, to będzie wyciągnięcie modelki trochę na pierwszy plan, a mianowicie brightness contrast, czyli pobawię się trochę kontrastem, zmniejszę całkowicie kontrast i nawet przyciemnię trochę zdjęcie. Po czym na masce znowu miękkim pędzlem, tym razem czarnym, tak, bo muszę wyciągnąć, wyciągam modelkę, przywracam ją do oryginalnego stanu, natomiast tło zostaje z mniejszym kontrastem. I teraz mogę sobie jeszcze widząc to już na masce, mogę sobie zobaczyć w tą stronę, mogę to popchnąć. Znowu sobie wejdę do mojego selektywnego koloru. Jest to absolutnie moje ulubione narzędzie. Stosuję go wielokrotnie w trakcie retuszu. Powracam do niego. I w moich bielach z
sprawdzam, w którą stronę mogę iść. Tak generalnie na oko. Tutaj przesadziłam. Troszkę jeszcze kontrastu dodam. Widzicie, dodaję mi do twarzy kontrast. I dzięki temu to zdjęcie optycznie wydaje się bardziej ostre. To są takie zabiegi, gdzie dodajecie mikrokontrastu w kolorach, natomiast ostatecznie wasze oko przyjmuje to jako ostrość zdjęcia. Przejdę sobie jeszcze do balansu kolorów i ogólnie całe zdjęcie spróbuję troszeczkę ocieplić. Zobaczymy, czy to będzie fajne, czy nie. Zrobić je trochę bardziej cieplejsze. Ale tylko w highlights, czyli w moich jasnościach. Praca z kolorami jest trochę na zasadzie prób i błędów. Często tych warstw mam tutaj bardzo dużo. Przechodząc sobie przez zdjęcie, tworzę po kolei, patrzę, co się dzieje i sprawdzam, co działa, a co nie. Często to jest trochę na zasadzie prób i błędów. Muszą to być zawsze malutkie kroczki, dlatego że jeżeli coś popchniecie od razu mocno, to możecie po prostu zepsuć. Ale właśnie na bazie takich malutkich kroczków wprowadzam zmiany. Przy pracy z kolorami najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby zostawienie tego zdjęcia na jakiś czas, na przykład na noc, i powrót, spojrzenie na te kolory rano. Dlaczego? Dlatego, że wzrok przyzwyczaja się do zmian i dopiero na świeżo możemy spojrzeć, czy nie przesadziliśmy z czymś. Ja tak właśnie często robię, że pracuję nad całym setem zdjęć po kolei, po czym potem następnego dnia czy za dwa dni oglądam, czy są spójne kolorystycznie i ewentualnie poprawiam. I dlatego zachęcam Was do pracowania na tych, tutaj właśnie po prawej stronie, warstwach dopasowania, bo jeżeli z czymś przesadzicie, to możecie zawsze wrócić i po prostu zmniejszyć krycie lub całkowicie całą grupę zmniejszyć to, co zrobiliście. Nie? Na koniec jeszcze dodam kontrastu, stworzę sobie dwie warstwy krzywych. Jedna, która mi troszkę rozświetli. Teraz tutaj pójdę do Image i dam Apply Image i dzięki temu te krzywe będą się tylko dotyczyły moich jasności. Zaraz to zobaczycie. Czyli jeżeli przesuwam, cokolwiek robię, to tylko mi i wyłącznie rusza moje jasności. Cienie zostawię. Teraz Command J zrobię to samo, tylko z cieniami. Command I, Control I odwracam maskę, czyli teraz tylko przyciemniam cienie, czyli wprowadzam taki kontrast. Słuchajcie, jest taka zasada w retuszu i to się tyczy również edycji kolorów, żeby w trakcie pracy robić sobie dużo małych przerw, żeby pozwolić oczom odpocząć od Waszej edycji. Po dodaniu krzywych zauważam, że potrzebuję trochę ocieplić jeszcze tony skóry, ponieważ za bardzo mi się skontrastowała, więc teraz pokażę Wam inny sposób, jak to możemy zrobić. Można zrobić balansem kolorów, solid color, jakąkolwiek Waszą ulubioną tutaj opcję. Natomiast ja pójdę z selektywnego koloru, ponieważ to jest moje ulubione. I w neutralnych kolorach pociągnę troszkę, tak tam dużo mocniej, ciepłego koloru. Czyli w tą stronę pójdę i troszkę delikatnie różu. Robię to zdecydowanie mocniej, żeby widzieć efekt. I teraz tutaj klikam na ten przycisk i dam Color Range, czyli zakres kolorów. Wejdzie mi w takie nowe okienko, które da mi możliwość wyselekcjonowania koloru. Mogę to robić indywidualnie, czyli klikać sobie, które chcę kolory, zawężać lub w jedną lub w drugą stronę. Albo mogę też zaufać Adobe, co tutaj zrobili. I mogę po prostu znaleźć tylko Skin Tones lub też moje Mid Tones. Albo highlights. Ale ja tak naprawdę chciałam ocieplić tylko skin tones, czyli moją skórę, więc klikam OK. Mogę trochę jeszcze, patrząc na zdjęcie, zmniejszyć efekt delikatnie. Przed i po moje tony skóry stały się cieplejsze. Zauważam też, że dodało mi ciepłego koloru również tam, gdzie nie chciałam i mogę sobie to na tej masce teraz łatwo wymazać. Czyli tutaj wszystkie te miejsca z tyłu za modelką po prostu sobie je wymarzę. Widzę jeszcze tutaj dwie rzeczy do poprawienia, a mianowicie sukienka nie do końca jest w jednolitym kolorze. Mogę to bardzo szybko zrobić. Tworzę nową warstwę pustą. Pobieram sobie swój kolor gdzieś tutaj stąd. Zmieniam tryb na kolor i z małym kryciem po prostu maluję te części, gdzie
Wydaje mi się, że są to delikatnie w innym odcieniu czy kolorze. Czy tak trochę, żeby ujednolicić. Nie jakoś bardzo, żeby nie było widoczne, że malowane. W taki sposób dodam jeszcze trochę kontrastu, przyciemnię tą sukienkę, żeby dół sukienki był spójny z górą. Zauważcie, że robię bardzo dużo subtelnych kroków, które na pierwszy rzut oka niewiele dają, natomiast one się składają na całościowy odbiór zdjęcia. Jestem przekonana, że wszystkie te narzędzia, które Wam dzisiaj pokazałam, bardzo dobrze znacie. To jest tylko i wyłącznie kwestia wytrenowania oka, żeby takie detale zauważać. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie tu drażni, a mianowicie po wszystkich selektywnych kolorach i edycjach oczy modelki zafarbowały się delikatnym niebieskim. Idę sobie do niebieskości i generalnie trochę ściągam niebieski i cyjan prawdopodobnie. Klikam Ctrl-I i maluję tylko w tych miejscach, gdzie chcę, żeby tego cyjanu było mniej, czyli na oczach. Dobra. Takie zdjęcie powinnam tak naprawdę zostawić do jutra, aby spojrzeć na niego świeżo. Czy przypadkiem z czymś nie przesadziłam? Najczęściej edytuję swoje zdjęcia seriami i takie warstwy dopasowania wypracowane na jednym ze zdjęć mogę po prostu przerzucić łatwo na inne zdjęcie, tak aby kolorystyka była dograna i spójna. Oczywiście jest jeszcze dużo innych opcji edycji kolorystycznej i każda z nich jest poprawna. Jeżeli znacie narzędzia, to wystarczy tylko i wyłącznie ćwiczyć patrzenie. Teraz Wam pokażę, jak zapisać do sieci. Spłaszczam sobie plik. Oczywiście wcześniej zapisałam jako PSD. Muszę przekonwertować do sRGB, ponieważ to jest przestrzeń kolorów, którą będą pokazywały monitory. OK. Zmniejszę sobie plik. Na Facebooka to będzie 2048. Save for web. Tutaj w zasadzie zostawiam wszystko tak jak jest. Embed color profile. Convert to sRGB. I daję done. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten webinar. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do eksperymentowania i eksplorowania tematu kolorów. Jeżeli jesteście zainteresowani warsztatami ze mną z fotografii czy retuszu, zarówno online, jak i tutaj u mnie w słonecznej Hiszpanii, to gorąco zapraszam. Jeszcze raz dziękuję thank you, za możliwość bycia tutaj dzisiaj z Wami. A teraz przechodzimy do Waszych pytań.